Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Od dzisiaj, 4 sierpnia, można już zakupić najnowszy dodatek do American Truck Simulator, czyli stan Montana. Także jeśli do tej pory bardzo wyczekiwaliście na ten dodatek, na ten najnowszy stan, no to już teraz możecie wejść na Steam, no i zakupić oczywiście ten dodatek, a po zaktualizowaniu gry będziecie mogli przemierzać ją, na przykład przy użyciu najnowszej ciężarówki Western Star 57X. Natomiast jeśli chodzi o sam stan, no to znajdziemy tutaj 15 głównych miast i 17 osad, wiele kilometrów nowych dróg, no i co najważniejsze, wiele też miejsc i obszarów, które zostały zrobione w grze na podstawie tego, co normalnie można znaleźć w rzeczywistości. Stan jest dosyć obfity, bo znajdziemy tutaj wiele górskich, jak i płaskich terenów, długie i proste autostrady, jak i też wiele lokalnych i mniejszych dróg. Do tego są też bardzo ciekawe, ukryte drogi, także stan na pewno jest bardzo ciekawy, jeśli chodzi o odkrywanie i zwiedzanie, a dodatkowo, jak przystało na kolejny nowy stan, również w chwili obecnej trwa nowe wydarzenie World of Trucks Race po Montanie. Jak on wygląda? Otóż podobnie jak poprzednia edycja przy innych stanach, jest to typowe zwiedzanie Montany, po prostu cel jest dosyć prosty. Mamy tutaj oczywiście podział na cel osobisty i społeczności. Przy celu osobistym gracze muszą odwiedzić, tak jakby zaliczyć 12 miast, dostarczając do tych miast jakieś ładunki lub z danych miast trzeba dostarczyć gdzieś indziej te ładunki. Trasa takiego zlecenia nie może być krótsza niż 100 mil, może być 100 mil lub więcej, lepiej żeby było więcej. Jeśli macie przelicznik na kilometry, to jest to około 161 km, ale lepiej patrzeć na jakieś trochę dłuższe zlecenia. Jednak pamiętajcie, że nie może być mniej niż 100 mil czy 161 km. Tak wygląda cel osobisty, natomiast cel społeczności polega na tym, że gracze muszą łącznie przejechać 100 milionów mil. Oczywiście dostarczając te ładunki. Tutaj tak samo wliczają się te ładunki, które zostały dowiezione z miast Montany lub z miast Montany zostały zabrane te ładunki gdzieś indziej. Może być to też do miast innych, ale w Montanie albo jakichkolwiek innych. Albo po prostu dany ładunek musi zostać zawieziony albo do Montany, albo z Montany. No i oczywiście te zlecenia będą wliczały się w główny licznik, który można znaleźć na oficjalnej stronie World of Trucks. Pamiętajcie, że należy oczywiście tutaj wykorzystać zlecenia z platformy World of Trucks, czyli te zlecenia zewnętrzne. Jeśli chodzi o nagrody, no to za cel osobisty dostaniemy takie oto malowanie, natomiast nagroda za cel społeczności to jest taka zawieszka. Ją można dostać w momencie, kiedy cel społeczności zostanie wykonany, no i oczywiście kiedy też dany gracz wykona swój cel osobisty. Wtedy będzie można ją odebrać. To wydarzenie trwa do 25 września, ale jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie przedłużone. Jednak to nie koniec, ponieważ jest jeszcze pewna jedna nagroda, którą można zdobyć za wykonanie jednej dostawy. Otóż wystarczy dowieźć jakieś zlecenie do miasta Kalispell, ewentualnie można też z tego miasta zawieźć gdziekolwiek jakiś ładunek, no i po wykonaniu tego zlecenia otrzymamy taką kozę, taką maskotkę kozy, która wygląda bardzo fajnie i wygląda zdecydowanie lepiej niż te nagrody z wydarzenia. Jeśli chodzi o samo miasto, znajduje się w północno-zachodniej części tego stanu. Maskotka jest bardzo tematyczna do okolicy, gdzie znajduje się to miasto, także nie bez powodu jest to koza. Natomiast jeśli chodzi o te informacje, to tyle, więc jeśli do tej pory bardzo czekaliście na ten stan, już teraz możecie go zakupić i przemierzać po tych najnowszych terenach. No i jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle, a więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!